Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym, spontanicznym, tym razem spotkaniu magicznym. W odpowiedzi na te wszystkie Wasze pytania związane z tym, jak wykorzystać energię wiosny, aby oczyścić organizm, odtruć organizm, zregenerować go i odczuć tak pozytywnie te energie, które są wokół Was. Jak wiecie, moi drodzy, zima jest takim momentem, w którym gromadzą się w naszym ciele, w naszej aurze te negatywne energie, ponieważ jest to czas panowania ciemności i wszystkie te energie pozytywne są w pewien sposób przytłumione, ograniczone. I dlatego właśnie po zimie odczuwamy takie zmęczenie, takie przesilenie wiosenne, niektóre osoby tak to nazywają. Natomiast występuje również u osób tak zwanych wszystkożernych, czyli osób, które jedzą praktycznie wszystko, tak zwany brak witamin. Osoby, które odżywiają się dietą surową, przy pomocy wszelkiego rodzaju drinków warzywno-owocowych, czy kiełków, czy dietą typowo wegańską, one nie będą miały takiego problemu, ale wszystkie inne osoby tak. Moi drodzy, ale my weganie, my osoby jedzące dietę surową, również mamy pewien problem, ponieważ na naszej tej półkuli północnej występuje w zimie bardzo głębokie zatrucie powietrza. Zatrucie powietrza przy pomocy tych wszystkich spalin, które wychodzą z kominów, a szczególnie w naszym pięknym kraju, moi drodzy, nadal musimy walczyć z tymi wszystkimi osobami, które palą w piecu praktycznie wszystko, czyli zaczynając od plastiku, a kończąc na styropianie. Moi drodzy, i te wszystkie toksyny, one się gromadzą w naszym organizmie i na wiosnę, gdy te energie słoneczne są już takie silniejsze, te energie pozytywne, odczuwamy ten pewien dyskomfort i odczuwamy taką potrzebę oczyszczenia i zenergetyzowania regeneracji naszego ciała, a także naszej aury. Moi kochani, wczoraj przygotowałam dla Was na blogu, wstawiłam taki artykuł, bardzo króciutki, jak możecie najprostszym sposobem otruć i oczyścić Wasz organizm przy pomocy roślin, trzech roślin: pokrzywy, babki lancetowatej, a także mniszka lekarskiego, czyli tak zwanego mlecza w takiej potocznej, naszym takim języku potocznym. Te trzy roślinki zmieszane, czy w sałatkach, czy w wszelkiego rodzaju drinkach takich owocowo-warzywnych, czy wyciśnięty z nich sok w sokowirówce, przewspaniale odnowi te siły Waszego ciała materialnego. A jak wiecie, to wszystko jest powiązane. To, co jemy, takimi ludźmi jesteśmy. Dlatego to również ma wpływ na naszą aurę. Co bardzo często zauważają osoby, które przechodzą z diety wszystkożernej, na przykład na weganizm, i odczuwają nagle, jak rozwijają się te nasze nadprzyrodzone, takie nazwijmy, właściwości, czyli na przykład jasnowidzenie, prorocze sny, wszelkiego rodzaju odczuwanie energii, odczuwanie innych zwierząt czy roślin. Moi drodzy, z tego tematu nie mam żadnych innych uwag, wszystko opisałam dla Was na blogu. Jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, proszę pisać, proszę pytać, postaram się w wolnym czasie odpowiedzieć w formie filmów, ponieważ na listy, jak wiecie, przy setkach listów dziennie jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego te filmy. Moi drodzy, jak oczyścić naszą aurę, to znacie z mojego filmu na temat... Czmiel, oczyszczania aury, również dostępnym na YouTube. Wszystkie osoby, które mają po zimie nastroje depresyjne i takie odczucie braku sensu, takie odczucie takiego smutku wewnętrznego, powinny sięgnąć po pietruszkę. Jest to roślina, którą można nazwać na zasadzie narkotyku, roślina euforyzująca, której przy dosyć takich zwiększonych dawkach odczuwacie bardzo pozytywną poprawę nastroju. I przy stosowaniu dużych dawek, na przykład taka bezpieczna dawka to jest garść, taka kobieca garść surowych liści pietruszki dziennie. Natomiast wiatr będzie nam przeszkadzał, prawdopodobnie znowu nie będzie nic słychać. Odczekamy sekundeczkę. Mały stój. Okay. Moi drodzy, natomiast wszystkie większe dawki już mogą powodować ten bardzo, bardzo silny nastrój euforystyczny, czyli takiego dobrego humoru, i przystosowanie
poniedziałek należy robić przerwy. 7 dni stosujemy pietruszkę, 7 dni przerwy. Pietruszka ma również bardzo, bardzo pozytywny wpływ na stan naszych włosów. Czyli włosy rosną, są błyszczące, są bardzo takie odżywione od wewnątrz. Czyli dla tych wszystkich osób, a szczególnie kobiet, które mają problemy z pięknymi włosami. Moi drodzy, i kolejną rośliną jest Ostropest plamisty, który omówiłam dla Was przy filmiku oczyszczania i regeneracji wątroby dla wszystkich tych osób, które mają z tym narządem problem. Bo jak wiecie, właśnie wątroba gromadzi toksyny, więc cały ten nadmiar toksyn po zimie będzie się również odkładał w wątrobie. Moi drodzy, natomiast takich działań bardziej magicznych najlepszy jest talizman wiosenny, regenerujący, przywracający siły, oczyszczający i odtruwający. I na ten talizman wybrałam jaspis czerwony. Ten kamień o bardzo, bardzo specyficznych właściwościach, które również opisałam dla Was na blogu. Bardzo proszę sobie tam zerknąć. I najważniejsze jest to, że gdy wybieracie jaspis, on musi być z wiadomego źródła. On musi mieć takie wibracje, że gdy trzymacie go w dłoni, to już czujecie tą siłę, taką pozytywną siłę. Wszelkie kamienie, które trzymane w dłoni są martwe, czyli nie odczuwacie nic, żadnych takich wibracji, żadnych takich drgań, są albo martwe, albo zanieczyszczone, bo ktoś trzymał je w złym miejscu, źle je przechowywał, lub po prostu na takim targu minerałów, gdzie tysiące ludzi dotykały i zostawiały swoje ślady energetyczne na tym kamieniu, no niestety on jest w pewien sposób przytłumiony. Moi drodzy, i oczywiście nie zapominajmy o tym, żeby pić bardzo, bardzo dużo wody i jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody, czy jest słońce, czy jest deszcz, wychodzić na zewnątrz. Komunikować się z tymi istotami dookoła Was, z istotami natury. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Na wszystkie inne pytania typowo magiczne, na wszystkie inne pytania skierowane do mnie, postaram się odpowiedzieć w następnych filmach. Kwiecień, jeszcze do końca kwietnia należy wykorzystać tę energię, aby skupić ją na sobie, również na takiej regeneracji, takiej wewnętrznej, bo od maja królują już całkiem inne energie, moi drodzy, energie miłosne, ale to omówię dla Was w kolejnym filmie. Ale w tej chwili najważniejszy jest zbliżający się rytuał dla naszej planety Ziemi 25 kwietnia, w którym w tym miesiącu bierze już udział kilkaset osób. Bo każdy z Was czuł, jak wspaniałe są te energie i to, co wysyłamy, wraca do nas siedmiokrotnie. Taka stara zasada czarownic. Czyli wysyłając pozytywne energie dla naszej planety Ziemi, one również będą obecne w Waszym życiu dookoła Was. Moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukar.